skorzystaliśmy jeszcze z okazji Dni Nocy Muzeów, z gongów, które bardzo pozytywnie wpływają. Tak miałam odczucia na stopach, jakby mi coś tak przepływała, jakaś energia. Noc Muzeów za nami. W tym roku zorganizowaliśmy parę wydarzeń dodatkowych, oprócz możliwości bezpłatnego zwiedzania wystawy na Nowym Wśród Obcych. Zaprosiliśmy dzieci, dla których warsztaty związane z filcem, czyli z najstarszym materiałem znanym ludzkości, a także troszeczkę ekologiczne, czyli warsztaty budowy lasu w Słoiku. Dla osób, które chciałyby trochę aktywniej spędzić czas, możliwość była wyjścia na wycieczkę do Görlitz szlakiem filmów, czyli Görlitz Woods, możliwość zbadania jak i dlaczego strona niemiecka cieszy się takim popularnością wśród filmowców. Ostatnim elementem był wyjazd zorganizowany do Frydlandu, gdzie odbywa się największa impreza rekonstrukcyjna w tej części Europy, czyli Święto Wallensteina, czy też Dni Wallensteina. Zakończona wielkim pojedynkiem, wielką bitwą XVII-wiecznej armii. Trafiliśmy tutaj na warsztaty, no żeby właśnie dzieci mogły zrobić sobie las, bryloczki. Jest to świetny czas do tego, żebyśmy mogli spędzić go razem, właśnie w rodzinnej atmosferze, ale także zwiedzić Muzeum Łużyckie i trochę poznać bardziej okolice Zgorzelca i tych atrakcji, które tutaj są. Przyszliśmy z okazji Nocy Muzeów tutaj do Muzeum Łużyckiego, żeby skorzystać z warsztatów zajęć plastycznych organizowanych dla dzieci. Mieszkamy po drugiej stronie rzeki. Tam są również organizowane jakieś imprezy, tym niemniej pominęliśmy je i przyszliśmy tutaj, ponieważ nasze dzieci były bardzo zainteresowane, jesteśmy tutaj po raz pierwszy, były bardzo zainteresowane, jak będą wyglądały te zajęcia.